Co to? Myszołów. Po czym poznałeś, że to myszołów? Albo, czekaj, jeszcze niech się odwróci, albo jeszcze jest opcja, że czmielojad, ale... Nie, to myszak. I odzywa się jak myszak. Znajdujemy się znowu w nadleśnictwie Starej Jabłonki, leśnictwo Potok. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem Glicą o ptakach. Będziemy rozmawiać o ptakach drapieżnych, o tych mieszkańcach naszych pól, lasów, łąk, którzy krążą nad nami. Często patrzymy, zastanawiamy się, co to jest. Wiemy, że ptak drapieżny, możemy się tego domyślać, ale czy to jest bielik, czy to jest błotniak, czy to jest kania, czasami trudno rozpoznać. Ile tych ptaków drapieżnych mamy na terenie naszego nadleśnictwa Starej Jabłonki, które są objęte ochroną? Jak ta ochrona wygląda? Czy te ptaki migrują? Czy to są nasze rodzime gatunki? Mnóstwo pytań i mnóstwo informacji i myślę, że Łukasz na te wszystkie pytania nam odpowie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić Was na kolejny odcinek serii Pokochaj swój las. Zanim zaczniemy naszą opowieść, poszybujmy chwilę nad okolicą i z lotu ptaka poobserwujmy leśnictwo Potok. A swoją drogą ciekawe skąd ta nazwa i nazwy innych leśnictw, często zaskakujące i intrygujące. Chyba trzeba będzie zrobić o tym kolejny odcinek. Mówienie do kamery nie jest wcale takie łatwe, więc musieliśmy się do tego dobrze przygotować. A nic lepiej nas do tego nie przygotowało jak przepyszna kawa w przepięknych okolicznościach przyrody. Ale zacznijmy od początku. W Polsce wszystkie ptaki drapieżne są objęte ochroną. Do lat 70. w ogóle traktowane były jeszcze jako szkodniki łowieckie. Były masowo tępione wszelkimi możliwymi dostępnymi metodami. Ale od lat 70. zostały wciągnięte na listę gatunków chronionych i od tego czasu jest notowany sukcesywny wzrost liczebności praktycznie każdego gatunku, który występuje na naszym terenie. W Polsce wszystkie są chronione, ale część jest objęta ochroną strefową, taką czynną, a część po prostu jest chroniona, tak biernie, nie po prostu na nie się nie poluje i nie można ich jakby niszczyć, ani zakłócać im spokoju. Od gniazda w promieniu 500 metrów jest wyznaczona strefa, w zależności od tego, jaki jest układ terenu, a może on być po wydzieleniach, po takich liniach naturalnych jest ustanowiona, żeby była wyraźna granica, lub też po prostu z taśmą odmierza się od gniazda 500 metrów, promień 500 metrów i takie koło jest jakby wyznaczone, oznaczone tablicami. Do stref chronionych nie wchodzimy, żeby nie niepokoić ptaków, to oczywiste. A ile ich jest w naszej okolicy? Jakie gatunków dotyczą? Na terenie nadleśnictwa ustanowionych jest kilkanaście stref, zarówno bielika, orlika, jak i kani. Są to obszary jakby wyznaczone, chronione. Nie prowadzimy tam żadnych prac związanych z gospodarką leśną. Nie robimy nic ponad to, na co pozwala nam ustawa o ochronie przyrody. U siebie na terenie swojego leśnictwa Potok mam dwie strefy. Jest to jakby
dwie strefy, ale trzech gatunków, bo jedna jakby strefa zawiera dwa gatunki właśnie kani. Kania ruda i kania czarne. Taki ewenement trochę, nawet się nie spodziewałem, że jest to możliwe. W jednym wydzieleniu w odległości około 300 metrów od siebie mają dwa gniazda, dwa różne gatunki i w ogóle im to nie przeszkadza, nie oddziaływują na siebie. A czy wiecie, że gatunkami, które przybywają u nas na stałe, jest m.in. bielik, jastrząb, gołębiarz i krogulec? I że przybywają tu w swoich rewirach cały rok? Ale są też takie gatunki, które lubią migrować. Na przykład populacja myszołowa. W okresie zimowym wydaje się, że jest tych ptaków u nas bardzo dużo, gdzie tak naprawdę one przylatują do nas z północnego wschodu. I jakby podbijają tą liczebność, tak sztucznie zawyżają po naszą liczebność naszego myszołowa. Stąd wydaje się, że tych ptaków jest bardzo dużo. A one po prostu tutaj przylatują tylko koczować, żeby przetrwać zimę. Tak samo jest na przykład z błotniakami, które przylatują do nas tylko jakby na okres lęgowy. Tak samo kania, tak samo orlik przylatują tylko na okres lęgowy. A jak już zaobserwujemy na niebie takie drapieżniki, to jak je od siebie odróżnić? Te na przykład bielik jest taki łatwy w rozpoznawaniu, w sylwetce, jakby w locie, bo ma takie deskowate, szerokie deskowate skrzydła. Jest taki po prostu prosty. Jak patrzy się na niego od spodu, na szybującego ptaka, no ma takie równoległe dechy. No i jest pokaźnych rozmiarów. Tam rozpiętość może sięgać do 2,20 m rozpiętości skrzydeł. I no to jest taki ogromny, potężny ptak. Nawet jak siedzi na łące gdzieś, to widać po prostu, że to jest bielik, bo po wielkości. No nie ma drugiego takiego dużego tutaj ptaka jak bielik. Można go pomylić z urołem przednim, ale akurat tutaj no jest, jak jest, to tylko przelotem i bardzo rzadko. Drugim jakby takim gatunkiem po bieliku, takim powiedzmy pośrednim wielkościowo między bielikiem a no myszołowym, można powiedzieć, tak w dużym uproszczeniu, jest orlik krzykliwy. I jego można, tak, w locie jest go ciężko, tak dla laika, no ciężko jest go rozpoznać, czy to jest na przykład myszołów, czy orlik, ale jak przez lornetkę spojrzymy na jego nogi, na skoki, to ma zarośnięte do samych stóp. To jest taka cecha orłów, że one mają te całe skoki no, opierzone. I to z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to jest orlik. I one często chodzą na piechotę po łąkach, po świeżo skoszonych łąkach. Chodzą na piechotę, zbierają tam owady i różnego rodzaju uszkodzone no, myszy, gryzonie, którymi się żywią. Kolejnym takim gatunkiem sztandarowym, łatwym do rozpoznania, jest myszołów. Często szybuje, ma taki charakterystyczny głos, taki kija przeciągający się. To jest naprawdę, no jest go u nas najwięcej. Jest go, jest tak, no pospolity, bardzo pospolity. Jest go wszędzie dużo. Bardzo podobnym, wbrew pozorom, takim podobnym do niego, że ludzie nawet nie wiedzą, że patrzą na innego, na zupełnie inny gatunek, jest czmielojad. I charakteryzuje się takimi równoległymi paskami. Jak patrzymy na sylwetkę lecącą, to widać równoległe paski. Takie równoległe na skrzydłach ma paski, to naprawdę on podobnie szybuje do myszołowa, ale te paski go jakby no diagnozują, no można dzięki tej cesze stwierdzić, że no nie patrzymy na myszołowa, tylko na inny gatunek. No i potem jeszcze jest dwa gatunki takie też charakterystyczne, łatwe do rozpoznania. Są to kanie, tylko jakby rozpoznać kanie czarną od kanie rudej jest już, może być problemem, ale jeśli ma ptak taki jaskółczy ogon, rozdwojony, to jest to kania, na pewno kania, z tym, że trzeba się upewnić, czy to jest kania ruda, czy kania czarna. Kania ruda ma ten ogon taki bardzo rozdwojony, bardzo podobny do jaskółki, taki mocno wcięty, a kania czarna dużo mniej, taki łagodniejszy. No i kolorystycznie kania czarna jest taka bardziej ciemna, a ta ruda,
te pokrywy skrzydeł jednak ma rude. Nie da się w łatwy sposób pokazać ptaków drapieżnych od tak, na zawołanie. Choć pewnie nieraz mieliście okazję je zobaczyć. Jest jednak pewien wyjątek o hipnotyzującym spojrzeniu i mieszka właśnie tu, w leśnictwie Potok. Tu na rękawicy mam Kubusia. Jest to puchacz europejski, największa sowa w Europie. U nas wymaga, no jest pod całkowitą ochroną, pod ścisłą. Na wolności występuje około 250 par. Wymaga całkowitej ochrony czynnej, w sensie zakładane są dla niego strefy ścisłe. Dzięki którym po prostu te ptaki mogą swobodnie wychowywać lęgi. Kubuś pomaga nam w nadleśnictwie w działaniach edukacyjnych. Jest to bardzo taka majestatyczna sowa, majestatyczny ptak. Przyciąga, hipnotyzuje wzrokiem i dzięki temu jakby mamy super efekty w edukacji. Puchacz jest ptakiem płochliwym, prowadzi skryty tryb życia. Na gniazda, na miejsca gniazdowania wybiera gniazda dużych ptaków drapieżnych, na przykład bilika, na przykład bociana czarnego, a że tych ptaków jakby w Polsce mamy też nie za dużo, tych miejsc ma nie za dużo, to nawet zdarza się, że potrafi gnieździć się na ziemi. Ptaki te żywią się gryzoniami, polują głównie na gryzonie, ale też zdarza się, można w wyplówkach, jak znajdzie się wyplówkę takiej sowy, to nawet kopytko sarny znaleźć, albo na przykład czaszkę małego lisa. To tyle informacji udało nam się wyciągnąć od Łukasza. Ja wiem już dużo więcej niż wiedziałam jeszcze przed tym odcinkiem. A ciekawa jestem, czy wy macie jakieś fajne doświadczenia? Może widzieliście ptaki drapieżne na naszym terenie? A może jesteście fanami po prostu drapieżnych ptaków i nic innego nie robicie, tylko siedzicie w lesie albo na łące i obserwujecie, jak sobie latają po niebie. Ja idę tam na łąkę, bo tam widzieliśmy jednego ptaka drapieżnego, spróbuję go poobserwować, może uda mi się rozpoznać, jaki to jest gatunek. A wy piszcie w komentarzach, czy wam się podobało.